środku nieruchome słońce. Jak tylko przyniskę złapać? No nie złapiesz. Możecie zauważyć, wyglądam niezbyt korzystnie, ponieważ mam na sobie maseczkę w płachcie, która zdecydowanie jest za duża na moją buzię, no ale cóż, jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. Będę jadła teraz śniadanko, szybko umyć pomidorki, piję sobie do tego miętkę. Pijcie miętę i pijcie ziółka, bo to jest bardzo dobre dla waszego organizmu. Tam o 8 rano, mamy 9, a ja na 12 jadę do babci, więc intensywny dzień przed nami, moi drodzy. A później zostaję z dzieciakami i może sobie upiekę z nimi pierniczki. Dobra, idę jeść, bo jestem głodna. Później się do was odezwę. To są w ogóle uroki posiadania małego mieszkania, w którym... Znaczy uroki, nie wiem, czy to są uroki. Nie wiem, co zrobić z tymi poduszkami, bo to były poduszki, które miałam na paletach. Ale będę zamawiać nowe łóżko. I może, nie wiem, coś wymyślę. Wiecie, co mnie w ogóle wczoraj rozwaliło? Jak obrabiałam TikToka i nagrywałam TikToka i później go oglądałam i też nagrywałam ten film i później go obrabiałam. Ja mam realnie problem, bo ilość powtórzeń zwrotu, moi drodzy, wyjebała poza skalę. Jakby limit Julki na jeden film, jeden raz to powiedzieć. Moi drodzy, moi mini, Julka się zebrała, także fanfary, bo to się zawsze przedłuża i ja się zawsze spóźniam. A zresztą już wam to mówiłam. Ja wam muszę dzisiaj coś zaprezentować, dlatego że ja wczoraj kupiłam sobie... Moja babcia do mnie pisze, czy ja już jadę. Zakupiłam te buty, zakupiłam te spodnie i ja jestem niebowzięta, ale pokażę wam lepszą rzecz. Julka ostatnio była na lumpie. I Julka na lumpie kupiła futro. Futro z PRL. Wyglądam w nim jak Hagrid. Jadę do Krystyny, mam nadzieję, że mnie nie zabije po drodze. Znaczy nie po drodze, tylko jak tam dojadę. Rozjeb futro. Tak bym chciała tylko wszystkim zaznaczyć. Czy jestem z siebie dumna? Absolutnie nie. Jestem teraz na spacerze koło Babelu. W cudownym towarzystwie, także no. Odezwę się do was, jak będę w domu, bo będziemy piec pierniki. I w sumie to tyle, moi drodzy. Buziaczki. Nie wiem, jak bardzo źle wy mnie będziecie słyszeć, ale na pewno nie zamierzam w tą pogodę wyjmować aparatu z torebki. Ja ogólnie bardzo dużo razy byłam w Norwegii, dlatego że mam tam chrzestnego. I autentycznie się czuję, jakbym się przeprowadziła do Norwegii, bo to, co tutaj się dzieje, przechodzi wszelkie pojęcia. Kolejny dzień i słuchajcie, dzisiaj będziemy robić pierniki. W tle możecie słyszeć, gdzie jest Nemo, ponieważ dzieciaki oglądają. Dzisiaj dzieciaki będą robić pierniki razem ze mną, także mamy pomoc świątecznych elfów. Dzisiaj mamy taki spokojny dzianek, później pójdziemy położyć dzieciaki. Pójdę położyć dzieciaki i... I tyle, moi drodzy. Także co? W ogóle miałam dzisiaj nagrywać vlogmasy. Nie zrobiłam tego, bo trochę mi się pokrzyżowały plany i zamiast wrócić od razu do domu od Krystyny, to urządziłam sobie spacer po krakowskich przedmieściach. Pierniki są w piekarniku. Będziemy je ozdabiać później. Nawet szybko nam zleciało, nie? Aha. No, także będziemy je ozdabiać. Nie wiem, czy są już jakieś pomysły, jak będziemy je ozdabiać. Ja mam parę pomysłów. Tak, myślę, że tutaj będzie dużo fajnych rzeczy. Mamy... Zwłaszcza, że mamy takie likiery, jak ja bym chciała użyć, więc jest dobrze. No, także ładnie je wszystkie przyzdobimy i oczywiście wam później pokażemy, prawda? Proszę nie komentować tego, jak bardzo brudny mam piekarnik, okej? Okay?